malowania obrazu i choć artystami nie jesteśmy, to ufamy, że dobra fantazja to doprowadzi, że co malujemy, to będzie to, albo no nie malujemy obrazu i wracamy na malowanie po prostu ponownie. I tak, żeby wszystkim pozdrowienia, malarze nie do, bo bardzo ciężko chory, umierający, nie ma pacjentce, zlecie na malowanie obrazu ponownie. No i tutaj kroniki niestety nie zapisały, co jest autorem obrazu. Hipotetycznie zakłada się, że mógł być ktoś, który w tamtym czasie pracował w Paryżu, albo czy jest wymarł. Paryż bardzo często się rozwija, bo jako miasto, przez które przechodzimy z bardzo ustanowy, nie wiemy. Nie wiemy po prostu, co jest autorem. Jedną sprawę. Obraz został namalowany. I ten, który tutaj właśnie widzicie, to jest ten obraz oryginalny z roku 1670. Umierający tam stawienia został przyniesiony do obrazu, ucałował stopu świętego Józefa i został wyznany. To jest pierwszy film, który się dokonał sam w świątyni. Ja teraz zawsze się śmieję, że sztuka świętego Józefa jest tak, jak to bardzo często się dzisiaj odbywa. Jak coś się dzieje, to ludzie po prostu sobie mówią, prawda? A jedź tam, bo warto, bo ktoś tam pojechał, to jest coś własny. I tak się zaczął kul świętego Józefa. Ludzie zaczęli sobie mówić. Słuchaj, była to kontrolacja sytuacja wypastowienia, był chory umierający, został wysłuchany, jest obraz. I bardzo szybko obraz zasygnował tam. Zanim zacznę mówić stricte o obrazie, warto zwrócić uwagę na wota wdzięczności, które są wokół całego sanktuarium. Dlaczego? Słuchajcie, czym jest wokół wdzięczności? Podziękowanie Panu Bogu za tę łaskę, którą udało się zrobić. Człowiek jest no, i piękny, ale też jest wszystkim wrogiem. Tak jesteśmy jako ludzie, że potrafimy sobie wytłumaczyć.